Ja tu mam w porządku wszystko. No? Miałem nauczyciela, którego bardzo kochałem i który był moim wychowawcą. Mieszkał u nas, był kierownikiem szkoły, miejscowej szkoły takiej powszechnej, ale ja do tej szkoły nie chodziłem, tylko on mnie uczył w domu i zawsze na zakończenie roku szkolnego brał mnie ze sobą do szkoły i publicznie wobec tych swoich uczniów przeprowadzał mi egzamin. I zawsze na tym egzaminie bardzo dobrze wypadałem, tak. Był moim wielkim przyjacielem. Nigdy się na mnie nie skarżył rodzicom, mimo że ja nie zawsze byłem w porządku z moimi naukami, tylko zawsze mi mówił, żebym ja przypominał mi, że wymaga to siły woli, że trzeba w sobie kształcić siłę woli. I że to, co ja robię, że się opuszczam w nauce, zaniedbuję, że to jest po prostu niegodne prawdziwego mężczyzny. A tymczasem pojęcie, co to jest prawdziwy mężczyzna, to ja wyciągałem z tych moich krewnych i znajomych, którymi byłem otoczony, a ci wszyscy mężczyźni byli związani z 20 rokiem. Stanisław Nałęcz Komornicki, kapral podchorąży Nałęcz, z żoliborskich szarych szeregów, urodzony 26 lipca 1924 roku w Warszawie.